Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle, dlatego że chciałem zaprezentować książki, które są z nami już jakiś czas, które nie są książkami historycznymi, ale medycznymi. Książki, o których trochę zapomnieliśmy, a które dla sporej grupy osób są niezmiernie ważne. Ojcem i matką tych książek jest Łukasz Wysoczański, który kiedyś wygłosił u nas na konferencji wykład. Łukasz Wysoczański, który mieszka i pracuje w Szwajcarii, jest chory na cukrzycę i ta jego choroba zainspirowała go na tyle, że z moją pomocą przetłumaczył i wydaliśmy taką szalenie istotną dla ludzi chorych na cukrzycę pozycję, marginalizowaną i sekowaną w zasadzie na rynku medycznym, czyli protokół doktora Bernsteina. Łukasz już zrobił kolejne wydanie tej książki. Ja je tutaj prezentuję, proszę Państwa. Łukasz, który jest człowiekiem bardzo serio, to znaczy on się tym interesuje naprawdę, wydał też swoją książkę, gdzie skondensował swoje doświadczenia dotyczące cukrzycy i życia z cukrzycą. Napisaną, tak jak to tutaj widać i wnioskować można z okładki, z wielką lekkością. Także każdy zrozumie. To też każdy zrozumie, bo jak ktoś jest chory, to gwałtownie zyskuje na umiejętności rozumienia wszystkiego. Więc te książki, proszę Państwa, są znakomicie napisane, elegancko wydane i traktują o sprawach niezwykle ważnych, na których ja słabo się znam. Więc nawet, proszę Państwa, nie będę próbował Państwu tłumaczyć i zachwalać tych książek. Każdy, kto jest chory na cukrzycę, zmaga się z tą chorobą, próbuje się leczyć i jakoś ustawiać sobie dietę, powinien te książki przeczytać i mieć je w domu. To tyle ja wiem. Natomiast, proszę Państwa, żeby Państwa zachęcić do lektury tych książek, potrzebowałbym tu Łukasza, ale on jest w Szwajcarii, studio jest małe, połączenie online nie wchodzi w grę, dlatego że no nie jesteśmy w stanie w tak nieustawnej powierzchni przy tej ilości tutaj sprzętu w ogóle tego zaaranżować w sposób przekonujący, więc zrobimy coś innego. Proszę Państwa, jakiś czas temu zadzwoniła do mnie, kiedy ukazało się pierwsze wydanie protokołu doktora Bernsteina, zadzwoniła do mnie jakaś pani, niemalże ze łzami w oczach, żebym jej jakoś pomógł, więc w zdobyciu tej książki i w kontakcie z Łukaszem. Proszę Państwa, no ja nie mogę robić takich rzeczy, że daję obcym ludziom telefony do znajomych mi osób, muszę mieć potwierdzenie tego. I pani ta była chora na cukrzycę, bardzo potrzebowała pomocy. Jedyne, co mogłem zrobić, to przekazać tę wiadomość Łukaszowi i zapytać, czy on chce się z nią skontaktować. Oczywiście skontaktował się z nią. Proszę Państwa, jaki był efekt tego, to ta pani Lucyna, opisała w liście. Ja Państwu ten list, skreślony ręką bardzo poważnie chorej i bardzo leciwej już osoby, teraz przeczytam, bo to jest jedyny sposób, w jaki ja bezpiecznie, nie popadając w jakieś merytoryczne błędy, mogę zaprezentować tę książkę. Będę czytał powoli, dlatego że list jest pisany ręcznie, a już się odzwyczaiłem od czytania pisma ręcznego. Będzie mi trochę trudno, jeżeli coś się gdzieś się pomylę i coś przekręcę, to bardzo proszę o wybaczenie. Postaram się tego nie robić. Moja historia cukrzycy. Na cukrzycę choruję 6 lat. Zachorowałam, mając 85 lat. Nigdy nie miałam wysokiej glukozy. Cukry były zawsze w granicach 104-110 mg na decylitr. Początkowo byłam leczona typowo według systemu służby zdrowia, a więc posiłki co 3 godziny, bez ograniczeń węglowodanów. Po roku półtora pojawiły się palenie, pieczenie kończyn dolnych i stóp, cukry na poziomie 119, bezsenne noce. Ja niestety wierzyłam systemowi zdrowia i jestem ofiarą tego systemu. Zakłamany system zdrowia w powiązaniu z Towarzystwem Diabetologicznym, przemysłem farmaceutycznym i przemysłem spożywczym mówi i twierdzi, że cukry w granicach 70-80 mg na decylitr są dobre, nieszkodliwe i można je spokojnie utrzymywać. Niestety
jest to bzdura i kłamstwo. Bo bycie w glikemii w zakresie 70-180 mg na decylitr przez 70% doby jest skazaniem się na wszelkiego rodzaju powikłania. Ja miałam 104-110 mg glukozy, mg glukozy na decylitr. Prawidłowy poziom cukru to 70-95 mg. A ja o tym nie wiedziałam. Wierząc systemowi, dorobiłam się neuropatii kości kończyn dolnych i stóp oraz przykurczów zgięciowych palców stóp. Choroby Dupuytrena, obu dłoni, retinopatii. Słyszałam, skazałam się na bóle i cierpienia. Kłopoty narastały wolno. Poziom cukru wahał się. Góra, dół, góra, dół. Noce koszmarne. Potworne bóle, pieczenie i palenie kości kończyn dolnych i stóp. Wtedy postanowiłam przejść na dietę ketogeniczną według braci rodzeń. Wyniki początkowe były bardzo dobre. Schudłam 24 kg. Glukoza w granicach 104-108. Mniejsza neuropatia kości kończyn dolnych i stóp. Noce spokojniejsze. Trwało to około półtora roku. Potem nagle się załamało. Wróciły bezsenne, koszmarne noce, neuropatia się nasiliła. Wtedy przeszłam na dietę carnivore, chyba. Było to w połowie stycznia 2024 roku. Dieta nie była restrykcyjna, bo oprócz mięsa było część warzyw i owoce, borówki amerykańskie. Cukry wróciły do poziomu 104-108. Neuropatia mniejsza, noce spokojniejsze. Pod koniec stycznia 2024 zachorowałam na COVID-a. Trwało to 6 tygodni. A następnie zachorowałam na zapalenie płuc. Trwało to następne 6 tygodni. W międzyczasie dostałam książkę pana Łukasza Wysoczańskiego pod tytułem Rób to, co działa. Zaczęłam ją czytać, na razie dorywczo. Byłam bardzo słaba, miałam zapalenie płuc, a potem, kiedy lepiej się poczułam, systematycznie. Książkę przeczytałam dwa razy. Byłam nią zachwycona. Rozjaśniła mi wiele problemów w głowie i pokazała szansę na ulgę w cierpieniu. W drugiej połowie kwietnia 2024 roku wystąpiły kłopoty ze wzrokiem. Widziałam jak przez mgłę i nie było ostrości widzenia. Nie mogłam czytać. Litery druku znikały mi w polu widzenia. Powstawały białe plamy. W nocy, często się budzę, nic nie widziałam. Oprócz dużych, czarnych, postrzępionych plam, które zasłaniały mi pole widzenia. Zrozumiałam, że to chyba retinopatia, a w niedalekiej przyszłości czeka mnie ślepota. Stanęłam przed ścianą, kompletna apatia, załamanie psychiczne. Nie wiedziałam, co począć. Przypadkowo wśród moich notatek trafiłam na numer telefonu redaktora naczelnego Kliniki Języka, pana Gabriela Maciejewskiego. Zatelefonowałam do niego. Nie odmówił mi, wysłuchał. I powiedział, że zrobi, co będzie mógł. I zrobił. Skontaktował mnie z mamą pana Łukasza Wysoczańskiego. Nawet nie wiedziałem, że tak było. Nie pamiętałem. Panią Elżbietą Wysoczańską. Pani Elżbieta Wysoczańska była bardzo cierpliwa, spokojna i wyrozumiała. Wysłuchała mnie, była miła i życzliwa i powiedziała, że wszystko przekaże synowi. A zaraz powiedziała, że muszę stosować dietę ubogowęglowodanową, a najlepiej dietę według protokołu doktora Bernsteina. I zrobiłam to. A więc najpierw zmieniłam leki. Zamiast metformazu 500 trzy razy dziennie przeszłam na glikofagę 850 trzy razy dziennie. Oraz suplementy diety i trisulin dwa razy dziennie rano i w południe. Przepraszam, jeżeli mylę nazwy leków, ale one są nie napisane wyraźnie, a ja nie znam się, dzięki Bogu, jeszcze na lekach. Proliver Diabeto jeden raz wieczorem. Co do diety, ponieważ nie miałam od razu wszystkich produktów, jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku inwalidzkim, jadłam tylko mięso, wołowinę, jajka i rosół. Po zmianie leków i diety przez tydzień nie widziałam żadnych zmian, ale po dwóch tygodniach w nocy zniknęły mi duże postrzępione czarne plamy i zaczęłam widzieć cyfry na zegarze. W cień ostrość wzroku poprawiła się, mgły nie było.
20 maja 2024 roku byłam badana przez okulistę w klinice okulistycznej profesora Szafika. Badano dno oka i stwierdzono plamka żółta, pomarszczona, siatkówka w porządku, nigdzie nie odkleja się, ślepota mi nie grozi. Zmieniłam okulary, litery druku przy czytaniu nie znikają. Białych plam nie mam. Gły przed oczami też nie ma. Neuropatia kości kończyn dolnych i stóp utrzymuje się w niewielkim stopniu. Rozcięgna dłoni, mniej napięte i bardziej miękkie. Cukier w granicach 94-96-100, ale muszę bardzo uważać na dietę. Z tego wniosek, że dzięki diecie według protokołu doktora Bernsteina i zaleceniom pana Łukasza Wysoczańskiego oraz dzięki jego książce Rób to, co działa, można powstrzymać postęp rozwoju retinopatii. Zalecenia te sprawdzają się w życiu i dają efekty. Dziękuję. Tutaj podpis, nazwisko, nie będę go ujawniał. Pani Lucyna. Wielkie dzięki panu Łukaszowi Wysoczańskiemu za jego książkę i życzliwość. Wielkie dzięki przesympatycznej mamie pana Łukasza, pani Elżbiecie Wysoczańskiej. Dziękuję panu redaktorowi Kliniki Języka, panu Gabrielowi Maciejskiemu za życzliwość i pomoc. Wdzięczna Lucyna. Proszę państwa, to jest autentyczny list osoby, która ma powyżej 90 dzisiaj. Ja nie będę tutaj nic dodawał, bo co ja mogę dodać? Mogę tylko jeszcze raz przeprosić, jeżeli coś źle przeczytałem. Książka Łukasza jest książką, którą można sobie czytać do poduszki, wziąć do pociągu, nacieszyć się tą treścią, jadąc do pracy. Książka doktora Bernsteina jest trochę głębsza, lepiej ją postudiować w spokoju i w ciszy. Obie są bardzo pomocne. Więc zachęcam państwa serdecznie do ich przeczytania, a wszystkich tych, którzy nie mają potrzeby ze zrozumiałych względów ich tych książek czytać, proszę, żeby się pomodlili za tych, którzy muszą sięgnąć po te pozycje i żeby dziękowali Bogu, że sami nie są w takiej sytuacji. Ja tak czynię i cieszę się, że mogę pomylić nazwę leków leczących ślepotę. To tyle w tym temacie. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.